Jak tu żyć? W mieście, które jest z tego znane, że wszystko co się dzieje z góry jest ukartowane. Tam gdzie dominują poszlaki, a nie fakty. I żeby coś osiągnąć, kurwa, musisz mieć kontakty. Jak ty myślisz, soku? Prawdziwe życie bez imaginacji. Koniec bredni, chleb powszedni. Bogaci, biedni, tak miło będzie. Musi być, umieć z tym żyć. Ja potrafię, życie to zna co Natalia. Spójrz jakie są realia. Nigdy nie przewidzisz co przyniesie dzień nowy. Bądź czujny i gotowy na wszystko. Obstawisz za wysoko, może znaleźć się za nisko. To co zdaje się daleko, może ukazać się. Tak już jest, jednemu wciąż się farci. Drugiego życie karci, tam brudni i obdarci. Zagubieni w tłumie, każdy radzi sobie jak umie. Czy rozumiesz? Czy rozumiesz? Legalne wcale nie znaczy uczciwe. Ludzie płacą podatki, a chodniki wciąż są krzywe. Te realia są prawdziwe, więc się wcale nie dziwię, że wkurwione dzieciaki mówią, że łatwiej wybić szybę niż harować całe życie po to samo. Nie wszystkim się udało, nie każdy wyjdzie cało. To nie Boże ciało, to twoja skóra, więc dbaj, żeby się nie stało nic. Wiele rzeczy dookoła to bit, jak fotomontaż. Wiesz o co biega, czy tu tylko sprzątasz? Uważaj gdzie się krzątasz, komu wchodzisz w drogę, bo możesz się przeliczyć. I kim byś kurwa nie był, to nie ma co się szczycić. Nie ma co się szczycić. Każdy dzień to wielka niewiadoma, czy nas czeka przeżycie. Szansa jest znikoma. Polska rzeczywistość, niepewna jak przyszłość. Sam musisz być pewien i zachować czystość. 48 milionów szarych ludzi wciąż kurwa się łudzi, że w końcu coś się zmieni. Zajrzyj do kieszeni, wciąż nie jesteś pewien. Na pewno nie ty jeden, chciałbyś mieć prywatny jeden. To normalne, ale czy realne? Czy jest to wykonalne? Nie wiem, to coś jak idealne brzmi. Trochę nieżyciowo w kraju kłamstwa i zawiści, gdzie próbują rządzić pierdoleni egoiści cały czas. Rośnie skala nienawiści, przecież widzę co się dzieje. Nie jestem ślepy, hotele, blogi, restauracje i sklepy. Nocne kluby, piękne fury, coraz szybsze kobiety. Spójrz na te dziurawe szosy, anonimowe blokowiska i stare kamienice, gdzie każdy zna wszystkich sąsiadów z nazwiska. Spójrz na podmiejskie oazy i zanim zrobisz coś, to zastanów się dwa razy. Fazy, jazdy, przejebane jak chujowe blazy. Obrazy, nędzy, a przy tym ludzie nie potrafią się już cieszyć z małych rzeczy. 99% katolicy, każdy grzeszy. Dużo skurwiałych charakterów jak w III Rzeszy. I ty stoisz po środku, ja mówię o realiach twoich. Biało-czerwoni, jak rana, która goi się powoli. Z mentalności nie boli i znów w korku stoisz. Bo lancia ze szklanką na dachu śmiga na prywatny raut do chłopaków. Co kubele, codzienne realia Polaków. Każdy dzień to wielka niewiadoma, czy nas czeka przeżycie. Czasa jest znikoma, polska rzeczywistość, niepewna jak przyszłość. Sam musisz być pewien i zachować czystość. Każdy dzień to kolejny warunek. Twój los może nagle obrać wykierunek. Polską rzeczywistość sami kształtujecie, rozumiecie?